W Rimanie, nadchodzę ja. Po 2 tygodniach przerwy wracam na swoje poletko. Znaczy, o tym może nie będę teraz tłumaczył, czemu mnie tak długo nie było, pomimo tego, że zapowiadałem, że przez ferie będę nagrywał. Ale no, przejdźmy od razu do materiału, ponieważ przygotowałem pewien temat i poczułem misję i teraz będę was nauczał. I zrobię to przy pomocy M240. No i wchodzimy szybciutko do akcji. I ja może... Fajnie było, jakbym przyszedł teraz już wiedział co mówić. No to ostatnio dość popularnym zjawiskiem na FB, znanym przez niektórych Facebookiem, stały się wszelakiej maści konkursy, że do wygrania jest pierdyliard iPhone'ów, jak to, bo tam się te folii nie mają, te pierdyliard iPhone'ów i je trzeba po prostu na konkurs wydać, bo twórca tego był tak głupi, że postanowił wystawić 900 iPhone'ów na sprzedaż, no wiecie, takie tam być może trollowisko. No i może nikt na to nie zwróciłby uwagi, gdyby nie rozmach całego tego szmelcu i to, jakie wielkie rozmiary to osiągnęło, no gdyż cały konkurs polega na tym, że wystarczy udostępnić to jedno nieszczęsne zdjęcie i już można stać się posiadaczem cudownego telefonu firmy Apple. No i to się zataczało coraz szersze kręgi, no i w pewnej chwili w to zaczęło się bawić osób liczone w tysiącach. Ops. No i zaczęły w to się bawić osoby liczone w tysiącach. I teraz naszło mnie takie pytanie. Jak bardzo głupi, czy bądź naiwni są polscy internauci, że dają się nabrać na taki szmelc? Przecież no, dziecko z podstawówki, które poznało zasady mnożenia, wie, że taka akcja będzie kosztowała naprawdę potężną ilość gotówki. No bo wyobraźcie sobie, najnowszy iPhone 5 i jest z tego 900 sztuk. No i nawet przyjmując, że kosztuje on 1500 zł, to akcja wynosi ponad grubo 1,5 miliona złotych. Przepraszam, ale kto pozwoliłby sobie na taką rozrzutność gotówki, która w czasach kryzysu finansowego naprawdę by się przydała. No i co? Znaczy od razu internet dość sprawnie zareagował, wyśmiewając tą akcję. Jednak mimo wszystko przejawia się, no, nie wiem, no niekompetencja, bardziej naiwność chyba graczy, jejku. Naiwność użytkowników polskiego YouTube'a. Znaczy, no odpuszczę dzieciom z podstawówki, które de facto łamią regulamin i nie powinny mieć konta na Facebooku, ponieważ według zasad ustanowionych przez tą firmę konto na Facebooku mogą mieć osoby powyżej 13 roku życia, więc osoby z podstawówki no, nie powinny się tam de facto znaleźć. No ale to już nieważne, bo to jest walka z wiatrakami. Ach, kurde. Taki trochę nieogar delikatny, ale tak to już jest. Uff, kijowe staty. Nie no, lepiej mi się grało, ale się dzieje, to tylko sobie dostosuję, bo mi się tutaj pozmieniało. A holo, dobra, okej, to jest okej, to można tak grać. Nareszcie mogę coś powiem na ten temat, co tutaj mi się pozmieniało w tym Battlefieldzie. No bo przez czas, jak nie nagrywałem, znaczy no jak nie nagrywam, to gram w Battlefielda dużo, bardzo dużo. No i mogę powiedzieć, że trochę polewelowałem, już jest na już 29 level, odblokowałem sobie kilka zabawek. No i co, podszkoliłem trochę moje snajperzenie i stwierdzam, że idzie mi to coraz lepiej i jaja są ze snajperką większe, coraz większe i kiedyś jak będzie okazja, to może pokażę jak tutaj próba snajperska podejście numer 2, gdyż to pierwsze to było co najmniej, znaczy mówię o ostatnim odcinku, było ja pierdzielę angry. Dobra, trzeba się ogarnąć, bo tak bardzo się zaangażowałem w to niesienie misji, aby ludzie nie byli pajacami, nie dawali się nabierać na takie shity.
Znaczy, no może, możecie, nie zdziwię się, jak zostanę przywitany słowami o treści mniej więcej ty, pajacu, ty, no znaczy, nie będę używał gorszych słów, gdyż nie, które nie nadają się na wizję. I ogólnie rzecz ujmując, znaczy, nie mówię, że się uważam za lepszego, mądrzejszego od wszystkich, gdyż każdy kiedyś ma tę chwilę słabości i ponosi go chęć bycia takim super i wygrania czegoś. Ach, kurde, ilu ich tam jest. Nienawidzę to 5, to jest... Ja pierdzielę, co za niedźwiedź. C4 też nie można użyć. To sobie wezmę brak. Dobra, trzeba zacząć za amunicją biegać, bo trzeba nadgonić punktowo. To już... Przynajmniej punkty trzeba z tego syfu wynieść. A no wiecie, tak poza tym to... Nie, no właściwie jest chwila czasu. Mecz się za chwilę skończy. O, to świetnie. Bardzo, bardzo... To już mogę powiedzieć, że odcinek będzie dość udany. Była pogładanka na cały czas antenowy. Kurde. No więc stwierdzam... Znaczy, o, dobra, to jest tych kilka na kilka minut, dosłownie. Świetnie, granaciarz, kuźwa. Pokaż je ćwić moku. A nie, to zagrajemy sobie technikiem. Nie, DOA. Scar, tak, to Scara sobie odblokowałem i robota saperskiego. I w ogóle to wyłączę sobie ten zimełek. No dobra, miałem się tłumaczyć, zostało już w sumie kilkadziesiąt sekund. Nie było mnie przez ten czas feriowy na internetach, ponieważ przez pierwszych 5 dni ferii byłem chory, byłem na zimowisku przez pierwszych 5 dni, a przez drugie 5 dni lekarz dał mi antybiotyki i właściwie praktycznie do końca ferii kaszlałem tak, iż audycja dzisiejsza wyglądałaby mniej więcej tak. No i tak mniej więcej z przerwą na odkaszlnięcie śliny, ale to jest nieważne, bo to są takie syfy totalne. Znaczy, no jak widzicie, to dzisiejsze nagranie znowu było dnem i metrem muł, ale osoby, które grają ze mną na co dzień, to wiedzą, że ja potrafię naprawdę ładne wyniki osiągać. No i to już dzisiejszej misji na tyle. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia jutro przy Call of Duty 2.